Witam wszystkich, zaczynam budowę plotera CNC. To będzie już trzecia maszyna takiego typu, którą będę robił. Chciałem przeprowadzić wszystkich moich widzów przez cały proces budowy maszyny CNC. Osoby zainteresowane tą tematyką zapraszam do subskrypcji. To dopiero pierwszy wstępny filmik z całego procesu budowy maszyny. Zaczniemy od charakterystyki maszyny. Po osi X, czyli po tej, mamy 1350 mm przesuw. Po osi Y, czyli po tej, mamy 620 mm. I po osi Z mamy 210, czyli tak to 210 mm mamy. I mamy jeszcze pod bramką, czyli ten odstęp od stołu do tego górnego profilu. Mamy około 150 mm, ale oczywiście to się różni od tego, jaka wysokość będzie tego stołu. Tak to ogólnie teraz jest koło tam 170, ale postawimy ten stół, nie wiem, może on się ukaże 30 mm, może 25 i wtedy się okaże, jaka jest wysokość pod tej bramką. I tak, materiał aluminium PA13, 30, no, czyli grubość tego materiału jest 30 mm. Wszystko, czyli wszystko, co jest obrabiane, właśnie to, tu, to, i to wszystko jest 30 mm, no czyli jakoś po obróbce może to wyjdzie tam 29 mm, a w niektórych cięciach to się nie ma znaczenia, powiedzmy jak w tej. Mamy śruby 20,05, to te śruby kolowe. 20 to jest średnica, skoka mamy 0,5, klasa dokładności tych śrub C5, czyli różnią się od klasy C7, że C5 jest szlifowany, C7 nie jest szlifowany. Tak samo lożyska. Te lożyska też mają dokładność klasy C5, czym się różni od klasy C7, że w C7 jest używane zwykłe lożyska, a tu jest używane takie lożyska, powiedzmy oporowe. Kiedy się dokręca nakrętki, wtedy się kasuje luz. Mamy prowadnicy firmy Hiwin, to jest też 20, i pod tymi prowadnicami mamy takie dystancje. Te dystancje mają około 10 mm. Zaraz pokażę, dlaczego oni. Te dystancje dlatego, żeby nakrętka tej śruby się nie opierała ob profil. To właśnie widać, i jak mało tu jest tego miejsca. I właśnie tu jest ta sama sytuacja, tu też stoją, jak widać, takie dystancje. Tak samo służą po to, żeby nakrętka tej śruby nie opierała o ten profil. Widzimy, że tu jest bardzo mało miejsca. Oczywiście wózki tak samo wszystkie jest 20 firmy Hiwin. Profil mamy 100 na 100 mm konstrukcyjny. Taki oto mniej więcej mamy profil. To jest profil poprzeczny, krótki. Tak samo ten profil poprzeczny, który tu w środku stoi, on ma wymiar 100 na 50 mm, czyli mamy silniki typu NEMA 34, oni mają 86 mm. Te silniki stoją tu tylko dlatego, dla wizualizacji, taki powiedzmy. Koniecznie to myśleliśmy o silnikach hybrydowych. To jest taki silnik krokowy z enkoderem. Właśnie tu mamy po osi Z, ona się kiedy podnosi do góry. Tu mamy takie oto specjalne wyfrezowania. Ta wyfrezowania służy dlatego, żeby kiedy stanie tu kalamitka, żeby ona się nie opierała o tą płytę właśnie. Co jeszcze? Jeszcze wrzeciono. Teraz stoi tu wrzeciono średnicą 100 mm, to jest wrzeciono na 3 kW. Koniecznie tu może stać wrzeciono 3 kW ze zmieniarką narzędzi.
ale to jeszcze nie na 100%, jeszcze myślimy o tym. I tak to wygląda właśnie ta cała maszyna. Tu są, stoją takie kątowniczki, dlatego żeby ten profil się nie uginął w czasie pracy. Widzimy też takie specjalne wyfrezowania w tym miejscu, a w tym, to wtedy kiedy ta oś podjeżdża za blisko, te wózki wjeżdżają tu właśnie do środka. Na każdej stronie widzimy takie oto otwory. W te otwory staną czujniki do bazowania maszyny. Tak widzimy tu. Właśnie tu jeden jeszcze czujnik i z tamtej strony też tu stanie jeszcze jeden. Te dwa czujniki staną do tego, żeby bazować tą bramkę, żeby stała równo bramka. Tak samo tu z góry, to też taki czujnik w tym miejscu stanie. No i to powiem tak, że to wygląd jeszcze maszyny nie jest konieczny, dlatego że tu jeszcze staną z góry taki kanał kablowy, tu jeszcze z boku też taki kanał stanie. Dodatkowo do tego jeszcze dorobimy jakiś stół do tej maszyny. Stół właśnie ten nie jest jeszcze zaprojektowany, dlatego że chcemy zrobić na wodę, żeby były jakieś tu kanały, po którym się spływa woda na dół. No i tak to. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam do obserwowania tego kanału. Pokażę jeszcze dużo różnych ciekawostek o budowie maszyny.